ECOWI to mobilna jednostka, innowacyjne rozwiązanie dla środowiska, dostosowane do globalnych wymogów. Najpowszechniej występującym rozwiązaniem dla pojedynczych kanalizacji dla około 90% populacji jest szambo. Płyny z szamba są filtrowane pod ziemią, podczas gdy osad kanalizacyjny osiada w zbiorniku. Mikroorganizmy w szambie i glebie oczyszczają wodę, która przedostaje się następnie do wód gruntowych. Żeby szambo działało poprawnie, zbierający się osad powinien być regularnie usuwany. Najbardziej powszechna metoda to całkowite opróżnianie szamba przy użyciu pojemnej ciężarówki. Metoda ta doprowadza jednocześnie także do usunięcia mikroorganizmów, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu. Wznowienie biologicznego procesu odnowy trwa długo, co prowadzi do wzrostu zanieczyszczenia środowiska. Co więcej, transportowanie płynów z szamba jest kosztowne i również szkodliwe dla środowiska. Tradycyjne usuwanie osadów z szamba powoduje także znaczne wahania pracy oczyszczalni ścieków, co stwarza problemy operacyjne i zwiększa nakłady kosztów. Nasz opatentowany system ECOWI odwadnia osad bezpośrednio w szambie, bez dodatku polimerów. Ciecze z mikroorganizmami, tak potrzebnymi w naturalnym procesie oczyszczania, są zwracane do szamba. Ilość wody, która musi zostać przetransportowana, zmniejsza się o 95%, porównując z konwencjonalnym usuwaniem osadu. ECOWI najpierw przesiewa osad gruboziarnisty i zbiera go w plastikowym pojemniku. Osad jest wtedy oddzielany mechanicznie w kilku etapach. ECOWI podczas tego procesu nie potrzebuje żadnych dodatkowych środków chemicznych. Nie ma potrzeby, aby używać polimerów. Po zakończeniu procesu osad ma zwykle postać suchą, w około 25-30%, i może być kompostowany lub spalony, wytwarzając energię. ECOWI polepsza stan środowiska naturalnego w opłacalny sposób. Niepotrzebny jest transport osadu do oczyszczalni ścieków. Osad uzyskuje w procesie postać suchą, stając się prostym do zagospodarowania. Kiedy nasze władze samorządowe zdecydowały się odejść od starego systemu wydobywania osadu ciężarówkami, wybrały ECOWI, technologię odwadniania osadu. Używamy już systemu ECOWI drugi rok. Z 30 dołów gnilnych, 29 działa znacznie lepiej niż na początku. Wprowadzamy ECOWI do kolejnych szamb. Teraz, kiedy wyruszamy rano, odwadniamy szamba cały dzień, bez powrotów do oczyszczalni ścieków. Dzięki czemu oszczędzamy czas i pieniądze. Najważniejsza w tym procesie jest jednak ochrona środowiska. ECOWI ma wiele zalet. Przy tradycyjnej metodzie ciężarówka krąży od szamb do oczyszczalni z osadem kanalizacyjnym, który zawiera w 97-98% wodę. W dobie zmian klimatu i problemu gazów cieplarnianych wydaje się niepoprawne wielokrotne odwożenie ścieków do oczyszczalni. ECOWI eliminuje transport pomiędzy klientem a oczyszczalnią ścieków, co w rezultacie zmniejsza czas transportu o połowę. Główne korzyści to także znaczne ograniczenie zużycia paliwa, porównując z tradycyjną metodą usuwania osadu kanalizacyjnego z szamba. W metodzie ECOWI proces odwadniania osadu zaczyna się i kończy w szambie, co nie powoduje żadnych dodatkowych obciążeń dla oczyszczalni ścieków. Pracownicy oczyszczalni ścieków nie muszą martwić się o obciążenia zakładu w czasie przywożenia osadów z szamb. Szamba funkcjonują wydajniej, w rezultacie ograniczając emisje i polepszając lokalne środowisko. Od kiedy używamy ECOWI, oczyszczalnia działa dużo lepiej. Obciążenia szczytowe znacznie spadły, podobnie jak i koszty chemicznego oczyszczania. Dlatego polecamy ECOWI. W zeszłym roku zbadano emisję szkodliwych zawiesin w 16 szwedzkich szambach. 6 z nich było opróżnianych przy użyciu tradycyjnych ciężarówek, a 10 poddawano odwadnianiu osadu, używając technologii ECOWI. Po 2 miesiącach eksploatowania, przy konwencjonalnym opróżnianiu szamb podwoiła się emisja zawiesin, podczas gdy przy odwadnianiu osadu z szamb technologią ECOWI zredukowano ich emisję w przybliżeniu 3-krotnie. Statystyka ta utrzymywała się nawet przy pomiarach dokonywanych 6 oraz 12 miesięcy później.
Ecovi już stał się naturalnym wyborem dla wielu samorządów. Kiedy dotrze i do Twojego regionu? Od kiedy zaczęto opróżniać zbiorniki przy użyciu nowego systemu odwadniania osadu, nie mamy żadnych problemów z zapchanymi zbiornikami. Nie musimy już ich przepychać, co zawsze było problemem. Mam nadzieję, że używanie nowej metody będzie kontynuowane.